dobry. Po raz kolejny piłkarska Superbana rusza dzisiaj z Bułgarskiej. Dzisiaj dwa główne tematy. Mecz z Lechem Chorzów i nadchodzący mecz z Legią Warszawa. I powiemy sobie, na kogo ciekawego możemy trafić w kolejnej fazie rozgrywek Pucharu Polski. Panowie, z nami mecz z Ruchem. Spodziewaliśmy się, że to będzie jednostronne widowisko. Ruch nie postawił nam zbyt ciężkich warunków. Było widać naprawdę olbrzymią przepaść pomiędzy grą jednej i drugiej drużyny. Przede wszystkim się cieszymy, że Ruch przyjechał na spotkanie. Po prostu był przestraszony. Nie wiem, czy publicznością, czy tym, że gra z Lechem Poznań. I także nie było szału, jeśli chodzi o grę Ruchu Chorzów. Od samego początku jakby cofnął się i czekał tylko na karę. Myślę, że w ciągu 12 minut, 13 już powinno być 2-0. Fajne interwencje Kamińskiego. Wybronił im, no ale później, jakby powiedzieć, spadła gilotyna i jakby będzie zakończył się spotkanie. Te mecze przypominały tak naprawdę bardzo mocno spotkanie i spuszczenie połomnicy z okresem Łódź. Widać, że Beniaminkowie naprawdę w tym sezonie grają bardzo, ale to bardzo słabo. Tak, ale chociaż Puszcza strzeliła bramkę, gdzie już wcześniej mówiliśmy, że ja jako napastnik nigdy bym tam nie pobiegł. Nigdy bym się nie spodziewał, że ta piłka może przejść. A gościu pobiegł, dostał piłkę i strzelił. Także jest fajnie, bo Puszcza strzeliła bramkę. I była jakby rywalizacja. Tak samo ŁKS. A Ruch, no, Norbi mówi wcześniej, że stworzył tam jakieś takie może nieklarowne sytuacje. Myślę, że to były przypadkowe sytuacje, gdzie mógł coś tam zrobić, ale szału nie było. Tak, ale zdarzały się sezony rzeczywiście, że przynajmniej jeden z Beniaminków punktował dość mocno, nawet był jakimś zaskoczeniem, odkryciem, czarnym koniem i tak dalej, a tutaj mamy trzy drużyny, które awansowały i trzeba powiedzieć, że w tej chwili grają. Odstają, mają swoje problemy pewnie organizacyjne. No i też pewnie sam zespół nie jest aż tak mocny, jeden, drugi czy trzeci. Personalnie nie mieli możliwości pewnie się też wzmocnić i to dzisiaj widać. W tym meczu bezdyskusyjnie Lech lepszy. Znamienne było to, że przy 2-0 gdzieś tam mogliśmy się pokusić o kolejną bramkę, ale któryś z zawodników, już nie pamiętam, uspokoił grę, bo pamiętamy, że prowadzimy w meczach, czy prowadziliśmy w meczach, a kończyło się różnie, więc tak i tutaj duże doświadczenie wyszło też w jednym czy drugim momencie. Cieszmy się zwycięstwem. Powiem tak, czy ten mecz możemy określić mianem kolejnego punktowanego sparingu? Poprzedni mecz w Bydgoszczy, tam było też widać różnicę klas, wygrywałem 4-0. Tutaj 2-0, ale też różnica była olbrzymia. Ale co jest pozytywne, mecz Bartka Morowska na bramce 0. Trzy razy 0, na czysto. Tak, na czysto, ale tak jak Bartek powiedział wcześniej tutaj, no, trzy zespoły, które awansowały, zrobiły znaczących wzmocnień i można tak powiedzieć, na tą chwilę nie liczą się praktycznie w Ekstraklasie. Ewidentnie tutaj taki zagrał syndrom, że awansujemy, dajemy szansę tym zawodnikom, żeby się wykazali w Ekstraklasie. Doszło tam do tych zespołach do dwóch, trzech może wzmocnień, ale widzimy, że no jest problem. Ale oprócz tego, że dajemy szansę zawodnikom, to dajemy również szansę trenerom. Nastąpiły dwie zmiany i dwie zmiany w Beniaminkach. Tak jest. I teraz, co ci trenerzy mają zrobić z tym materiałem ludzkim? Okej, jak na pierwszą ligę, fajnie, ekstra. Jak na ekstra klasę, to jest przeskok. Także, no to kogo wyrzucić? 11 zawodników? Czy lepiej jednego trenera? Łatwiej. Cały czas jest aktualny efekt nowej miotu. Ale wracając jeszcze do Bartka, rzeczywiście na zero z tyłu, nie było tych interwencji za dużo. Ruch się nie postawił. No czekamy na ten mecz, gdzie Bartek będzie się wykazywał, zagra też na zero, ale też pomoże zdobyć te punkty, które bramkarz powinien dostarczać. Marzę o tym, żeby bramkarz się musiał wykazywać, żeby cały czas ta gra obrona, ta gra pomoc, żeby tych sytuacji pod bramką Lecha Poznań było jak najmniej. Ja skupiłem się, oglądając ten mecz, skupiłem się na tym, jak gra ta obrona i było widać naprawdę o wiele, wiele większy spokój niż w poprzednich meczach. Nie było tych błędów, nie było takiej przypadkowości w tym wszystkim. Wydaje mi się, że chyba obym był dobrym prorokiem.
On to dobrze widział, tak prognozował, że jest ten kroczek do przodu w uspokojeniu gry naszej defensywy. Tak, ale ruch się tutaj nie postawił. No nie zmusił naszych obrońców do jakiegoś większego wysiłku, tak? Ale i z Puszczą i z ŁKS-em traciliśmy bramkę. No tak, ale to były bramki po naszych takich błędach. No, no właśnie, tych błędów już chyba no, nie było. No, były sytuacje stworzone przez Puszczę, przez ŁKS, gdzieś tam jakieś zamieszania i z tego zamieszania te bramki padały. No tutaj w tym meczu, no to ruch po przypadkowych sytuacjach. Nie miał kim strzelać przede wszystkim. Nie było takich, no, Szczepan, który tam gdzieś tam walczył, rozbijał się o naszych obrońców, ale no, to nie jest napastnik, który zrobił nam krzywdę. Słuchajcie, ci chłopacy umieją grać w piłkę i pokazywali to wielokrotnie. No Lech ma mocny skład, byli w średniej formie. Może przyszedł ten czas, o którym mówisz, że rzeczywiście nawet były momenty, kiedy te zespoły, które tu przyjeżdżały, miały po jednej, dwie sytuacje, one kończyły się golami. Okej, no ruch stworzył bardzo niewiele, ale przy dyspozycji z kilka tygodni wcześniej mogłoby coś tam się skończyć też przypadkową bramką. Do tego fajnie, że zagraliśmy na zero, to o czym mówiliśmy. Wracając do Mrozka, ja chciałem, żeby zagrał, ale myślałem, że zagra Bednarek jednak. Ja stawiałem Bednarka, a zagrałem Mrozek. Może i dobrze. Tak, Norbert mówił, że zagra jednak Mrozek, no i miał być na zero. Doświadczyłem bramkę. Tak jest, przeczytał to. Ale jeszcze w obwodzie był Zbyszek pośrednio. Tak, Zbyszek cały czas czekał. Kazik Sidorczyk jeszcze na Silverze siedział i czekał już. No właśnie, słuchajcie, ale przynajmniej bardzo trudny mecz. Legia w czwartek będzie grała w pucharze konferencji. W niedzielę mecz o derby polski. Wszyscy wiedzą, co to jest za mecz. Myślę, że nie tylko w Polsce, ale za granicą wiedzą, że Lech Poznań, Legia Warszawa, te dwa zespoły przyciągają publikę nie tylko z Polski, ale również za granicę. Pewnie będzie mnóstwo skautów obecnych na tym meczu w Warszawie. Legia raz gra lepiej, raz gra gorzej, gra na pewno w klatkę. Wydaje mi się, że to, że mamy kilka dni dłużej na przygotowanie tego spotkania, może być naszym atutem, ale Legia zawsze uwielbiała się odbudowywać na meczach z Lechem Poznań. Było już tak wielokrotnie. Oby tym razem było inaczej. No, rzeczywiście, jeżeli chodzi o to, że mamy lepsze przygotowanie do meczu, spokojniejsze, no to jest prawda, aczkolwiek są drużyny, które lubią grać co trzy dni mimo wszystko. Nie wiem, w jakiej dyspozycji fizycznej będzie Legia, ale tutaj mamy, można powiedzieć, większy spokój, większą przewagę, jeśli chodzi być może o siły. Natomiast no, wierzę, że jednak po tym ruchu odpalimy i szczególnie na Łazienkowskiej będziemy kontynuować, czy zaczniemy tą dobrą pasę zwycięską. To Jarek powie, bo on był po dwóch stronach barykady. Tak, właśnie bez X-ów, tak? Jarek, ty byłeś po dwóch stronach barykady, wiesz, czym te mecze pachną, jak to... Nie trzeba tych zespołów mobilizować. No, sami wiemy, jak podchodzi zespół Lecha czy Legii do tych spotkań. I sami wiemy, że możesz przegrać 3 czy 4 mecze pod rząd, tak jak Legia przegrała teraz, okej, wygrała z Radomiakiem, chociaż nie było to szału, ale punkty się liczą i sami wiemy o tym, że też graliśmy i przeciwko Legii, czy ja grałem przeciwko Lechowi i wiem, że takie zwycięstwo to jest jakby powiedzieć odkupienie win, co było wcześniej. Lech mam za co przepraszać kibiców. Tak zespół mógł przegrywać 2 czy 3 spotkania, nagle wygrał z Lechem, czy Lech wygrał z Legią i jakby powiedzieć, kibice zapominali o tym, co było wcześniej i jedziemy dalej. To się należy zastanowić odnośnie Legii, który mecz dla niej jest ważniejszy. Ten dzisiejszy, czy ten niedzielny, tak? No bo Myślę, że dwa będą bardzo ważne. Tak, to wiadomo, że... No, bo wygrywając teraz w lidze konferencji, prawie mają olbrzymią szansę na wyjście z grupy. No i przede wszystkim na pewno będą chcieli się wygrać z Lechem, żeby jakby powiedzieć dojść do tej czołówki. No, Lidz odpalili też, nie? Mieli no tylko trudno. Pamiętam o tym, że niedawno wszyscy stawiali krzyżyk na Stali Mielec. Stali Mielec pojechał do Warszawy 3-1. No ale pojechała teraz do Jagiellonii 4 i kibice żądają zwolnienia trenera. Zostawmy już ten Stal Mielec i problem z trenerem, bo dla mnie to jest też sytuacja zastanawiająca, aczkolwiek mimo wszystko Stal Mielec pokazało, że z tą Legią na Łazienkowskiej można wygrywać, można im strzelić parę bramek i nie takie diabeł straszne wymanują. Ale Lech ma chyba dobry bilans, jeśli chodzi o spotkania na
na Łazienkowskim w ostatnich czasach. Bo ja mówię, to w ostatnich czasach właśnie to było tak, że... Wygrywamy, remisujemy. No i też także... ostatnio też mi było takie sytuacje, że przegraliśmy tam po 2-1 po dwóch bramkach wychowanków Legii, bo tam Strzałek chyba strzelał i też i Rosołek, czy też był Skibicki też nas, no, ja byłem akurat na tym meczu i... O, to szczęścia nie przyniosę, to nie jest teraz. Tak, nie, nie jadę, bo chciałem kupić bilety, ale podobno komplet będzie na Łazienkowskiej. Znaczy i... mam spokojnie, mam na ciągu żony bilet, nie problemu. Pociąg nie jedzie. Pociąg nie jedzie. Więc, ale wracając do tego meczu, na pewno ten plus dla Lecha przede wszystkim, że Legia gra dzisiaj mecz w pucharach. Tak jak mówiliśmy, ważny mecz pozwoli Legii gdzieś tam myśleć o wyjściu z grupy. Dla nas ten tydzień w spokojnej pracy, przygotowanie się pod przeciwnika najważniejszego dla kibiców, bo nie ma co ukrywać, że pojedzie praktycznie komplety do Warszawy kibiców i tak. To już od wczoraj. Jak dojedzie. Tak, jak dojadą, to będzie komplet. Tak. Nie, no to jest serdecznie pozdrawiam polskie PKP Intercity, bo cały czas trwa, kiedy żeby pociągi wyjechały. Wiele wskazuje też, że pojadą, także kibice na pewno. Ja wczoraj rozmawiałem z jednym z redaktorów z Warszawy i zadali pytanie, kto jest faworytem w tym meczu. Ja uważam, że takim lekkim faworytem jest Lech Poznań w tym meczu Odważnie, z tego względu, bo inaczej byśmy patrzyli na to jeszcze we wrześniu, gdzie Legia naprawdę była na fali, te mecze, czy to w Szczecinie grając 10 potrafiła wygrać i była naprawdę w formie, ta forma gdzieś tam uciekła, widać że mamy problem granie na trzech frontach i w Polsce generalnie i widać, że Legia jest w takim dołku odnośnie formy. My mam nadzieję, że wychodzimy już na prostą i będziemy szli ku górze i ten zespół będzie już praktycznie do końca roku wygrywał. Znaczy ja mam obawy, bo Legia jest personalnie mocna i tutaj mówiliśmy o naszej defensywie. Miejmy nadzieję, że będą kontynuować dobrą grę po tym meczu z Ruchem Chorzów, ale a są już lepsi piłkarze i trochę zastanawiam się, jak to będzie wyglądać, czy to Anderson zagra na Wszołka. Patrzę też na naszych piłkarzy i można liczyć na Iszaka, można liczyć na Weldę. To jest to, co mówiliśmy wcześniej, na te zrywy, ale musi być to poparte całą dobrą grą obronną Lecha Poznań i wtedy widzę szansę. Tak, też. Bartek, tak jak mówisz, że no musimy zagrać naprawdę dobre zawody, ale też Legia w obronie też nie jest to monolit, więc mecz, tak jak powiedzieliście, ze Stalą Mielec pokazał, że mamy kim straszyć, no Iszak jest w formie, Araś, tak jak powiedział wcześniej, też jest w formie i czeka tylko na ulubiony znak sygnału. Ma dojechać w Warsie dojedzie. No, czekamy na fajne widowisko, no, na fajną grę. Na pewno będzie. Z handicapem na wygraną Lecha. Sobie tego analizowałem, że tak naprawdę po tym meczu z Legią Warszawa, gdyby udało się zdobyć 3 punkty, to teoretycznie mamy już znacznie słabsze rywali, tak? Bo gramy z Pizewem, potem gram na wyjeździe z Koroną Kielce, mamy jeszcze Piastek Gliwice i kończymy Radomiakiem Radą. I to zwycięstwo, ewentualne zwycięstwo Legii Warszawa, w co naprawdę bardzo, ale bardzo mocno wierzę, dałoby nam taki spokój na przeczekanie naprawdę na bardzo wysokiej pozycji, na wczoraj tabeli, na tą bądź co krótką przerwę zimową, tak? Ale to daje też, z tego co mi się wydaje, daje pewien spokój, tak, że możemy, ok, mamy drugie, może pierwsze miejsce, możemy się spokojnie przygotować i realizować nasze cele. Zwycięstwo daje spokój, bo odnośnie kibiców, bo wiadomo. Tak, okej, my tu możemy rozmawiać na temat słabszych przeciwników, na temat mocnych przeciwników, ale boisko szybko weryfikuje. Każdy się zagraża 110%. Dzisiaj możemy sobie doliczyć punkty, okej, fajnie, ekstra, czyli kończymy na drugim maksymalnie. Na trzecim ze stratą jednego punktu jedziemy dalej. No. Ale też cofnijmy się o ten 2-3-4 tygodnie do tyłu, jak rozmawialiśmy, no, że Zagłębie będzie bardzo groźne, Lubin tak i naprawdę trener Fornalik tam poukładał. A no, każdy zespół ma swój dołek, tak? No i mówię, no. Ale z drugiej strony, patrzmy na Śląsk Wrocław. Kto przed sezonem stawiał na mecz na Śląsk Wrocław czy na Jagiellonię Białystok, żeby nam zajmował takie miejsce pod tylu kolejkach? I to jest nasza ekstraklasa. Tak.
To jest piękne. Tak, tak jest. Ale musimy trzymać kontakt, tak, musimy trzymać ten dystans cały czas do czołówki. Natomiast zwycięstwo na Łazienkowskiej podniosłoby tutaj morale, tak, pewność siebie w klubie i zawodników zdecydowanie przed kolejnymi meczami, nie? Pytanie, jak by na to zareagowali, bo wiadomo, że na takie mecze jest jakby większa spina, tak, większa koncentracja, przynajmniej tak, tak jest. Nie zawsze to jest dobre, ale tak już po prostu jest. No i zobaczymy. Na pewno zwycięstwo dałoby być może taki oddech, a przed kolejnymi meczami i wtedy przy dobrych wynikach mamy tą zimę, o której mówisz, krótką, ale spokojniejszą. Ja uważam, że kadry są podobne odnośnie siły rażenia, bo w każdym zespole są naprawdę zawodnicy na topowi, tak na polską ligę i tutaj nie ma znaczącej przewagi. Mieli tutaj, że Legia ma przewagę nad nami w jakichś tam formacjach, bo uważam, mamy wyrównane składy i dyspozycja dnia zdecyduje tutaj, kto będzie lepszy. Czyli ty stawiasz delikatną jedyneczkę, tak? Ja postawiłem jedyneczkę, tak jest, jedyneczkę. Wczoraj w rozmowie i dzisiaj potwierdzam, że tak, liczę na 2-1 dla Lecha. Tylko żebyś do mnie nie dzwonił w przerwie. Ale ja będę dzwonił, bo się cieszył tym wynikiem. No. Mówiłem, ale mały iksik, daj mały iksik. Nie będę dzwonił, bo ty jesteś przygotowywany jako, wiesz, na tą dziewiątkę, nie? W Warsie będziesz. Warsie. Nie wiem, czy Warszawa Wschodnia, tak? Tam jest najbliżej nas, ze wschodniej chyba na stadion. Dobrze, nawet nie wiem, co to za. Okej, no to ja, to Pomyśle był kiedyś jak to piłkarski poker, Jarek. Film dokumentalny, cały czas jedno film dokumentalny. Tak, tylko. Jarek? Jak? Ciężko. Przede wszystkim, żeby. Czy może taki zamiast małego, może taki duży? Tak? Nie. Przede wszystkim, żeby taktyka nie zabiła spotkania. Bo my tak co roku się nastawiamy na te mecze, na to wszystko fajnie, ekstra. I nagle jest ta taktyka, zabija to wszystko. Nie ma takiej, aby powiedzieć, własnej inicjatywy. Okej, stawiam na Krzycha Weldę, że na pewno coś tam wykombinuje i coś tam będzie chciał zrobić ciekawego. Bo myślę, że jest to zawodnik, który naprawdę, jak na polskie warunki, jest jakby będzie na topie. Fajnie, on ma taki, jakby będzie taki totalny luz. Wiadomo, problem jest jeden u niego, że nie pomaga lewemu obrońcy, ale to, co przykładowo robi z przodu, to fajnie się patrzy na to, naprawdę fajnie się patrzy. Tylko żeby to było częściej, żeby nie miał tych swoich, jakby powiedzieć, sygnałów jak z Marsa, że gra, nagle nie ma go, ginie, tak jak na przykład teraz w tym spotkaniu został zmieniony. No przede wszystkim na pewno trener z nim rozmawiał, że będzie go chciał uchronić przed czwartą żółtą kartką. Zmienił go, no ale takie zachowanie jego w stosunku do trenera, czyli takie odburknięcie i takie, jakby powiedzieć, zachowanie nie fair wobec trenera, no to jest nie tak. Będzie się działo w tym meczu, no są charakterni piłkarze. Bo... Zobaczcie, a charakterni piłkarze, zwróćcie uwagę, że często zdarzyło się tak, że są dwie jedną na boisko, ale są też sędziowie. I często zdarzało się tak, że sędziowie bardzo chcieli być gwiazdami tego widowiska i... Maciej, jak ma być? Szymon? Przyjmąc nie wiem, nie stwierdzam jeszcze, który będę sędzią, ale wiem, że... Chyba jutro będzie obsada. Jutro będzie obsada, tak. Myślę, że albo Lasek, albo Maciniak. Tylko boję się tego, że sędzia znowu będzie chciał grać pierwsze skrzypce w tym meczu. Nie wiem, czy pamiętacie takie dwa mecze z Pogonią Szczecin. Tam w zasadzie podjął jakieś drobne problemy z UEFA, z alkoholem, z paru rzeczami, żeby sędzia nie chciał zabłysnąć, tak? Że on tutaj gra pierwszą planową rolę, żeby nie przeszkadzał zarówno zawodnikom jednej i drugiej drużyny grać w piłkę, bo wydaje mi się, że to jest pewne bezpieczeństwo, z tym my w tych meczach musimy się liczyć. Biorąc pod uwagę olbrzymią karierę, jaką zrobił Szymon Marciniak, to polscy sędziowie, moim zdaniem, oni też poczuli, że okej, teraz ja się jestem w stanie wykazać, a na meczu Lech Poznań, Legia Warszawa, nie ma racji, bo to cały Europa na to patrzą, naprawdę, bo wszyscy skupiają na tym, że okej, jest to mecz może śmiesznej polskiej ligi, no ale dwóch topowych drużyn, które potrafią ciekawy gracz, potrafią pokazać się również w Europie, no więc nasi sędziowie mogą też. Obym się mylił, nie chcę tego, bo już mieliśmy. Potem my trochę spalone i bramki padały, sędzia Marciniak uznał tą bramkę, to pamiętam Hamalena. Potem parę jeszcze innych takich sytuacji było. Nie obawiać się tego, że sędziowie mogą rzucać kłody piłkarzom zarówno jednej, jak i drugiej drużyny, bo nie mówię, że będą stronniczy, broń Boże. Nie, tylko że mogą po prostu przeszkadzać grać piłkarzom.
Nie no, myślę, jak sędzia Laguna to weźmie swoje ręce, to będzie wszystko opanowane. Nie mamy na to wpływu, nie? Zobaczymy. No miejmy nadzieję, że tak jak powiedziałeś właśnie, no, że jak sędzia chce być właśnie tą pierwszoplanową postacią, dajmy piłkarzom grać i po prostu niech drużyna, która zostawi więcej serca i będzie miała więcej szczęścia wygrać, to będzie Lech Poznań. Ja wyupatruję jeszcze trochę szansy mimo wszystko w tym, że tak jak Lech tracił bramki, do tej pory gdzieś tam w końcówkach, tak może to się trochę odwróci. Jak mówiliśmy, w tej Ekstraklasie jest przewrotnie, więc Legia może troszeczkę mimo wszystko opaść sił, bo nie wierzę, że tam pojadą i będą grać drugim garniturem. Raczej. No nie, to jest pieniądze. Zgadza się, dlatego ci piłkarze też będą grać w tym meczu z Lechem. U siebie. Pojadą ze zgrupowania na Łazienkowską. Tak. I po prostu może opadną trochę. Droga bardzo daleka ze zgrupowania. Może tak liczę po cichu, że być może w tej drugiej połowie Lech będzie miał więcej szans, trochę przyciśnie, Legia trochę opadnie z siły i ten mecz wygramy, czyli bez tego Iksika. Czy dwójeczka? No, Jarek, cały czas czekam na to. Nie, no ja też daję dwójeczkę, także spokojnie. Nie mógł się wyłamać, bo on wie, że będzie czekał tam przed biega. Daję dwójeczkę oficjalnie, ale tak może tam gdzieś mały Iksik. Słuchajcie, teraz tak w piąte głosowanie kolejnej fazy Pucharu Polski i ciekawa sytuacja. Tak naprawdę nie był dużej niespodzianek. Tylko jedna drużyna bodajże z Lubina, która jest taki niższy lig. Są dwa pierwszych ligowców, czyli Arka Gdynia i Wisła Kraków i same tak naprawdę drużyny z Ekstraklasy. To znowu pokazuje na tym, jak jest olbrzymia przepaść między Ekstraklasą a niższymi ligami. Już wspomnieliśmy o tym, że ta sytuacja, która ma miejsce obecnie z Beniaminkami, jest bardzo taka, bardzo znacząca, tak, że ja powiem szczerze, że liczyłem na jakiś ciekawy, egzotyczny wyjazd, czy do Bytomia, czy do innego Olsztyna. No niestety okazało się, że no, raczej tam nie pojedziemy. Najciekawszy wyjazd do Lubin, który w ogóle ze swojego Lubina gra w Krośnie Odrzańskiej, co jest malutki stadion, przypuszczam, że każda drużyna, wszyscy kibice marzą o tym, że tam jechać, bo to będzie chyba jedyna okazja, żeby ten stadion zwiedzić. Czy to, że grają drużyny, które tak naprawdę doskonale znamy z ligi, będzie ułatwieniem jakiejś pochodzi Polski, czy wręcz przeciwnie, że to będzie jakąś przeszkodą, ponieważ mogą zrobić coś czego nikt się nie spodziewa. Łatwiej będzie waszym zdaniem rozpoznać tą ligę? Jeśli mówimy o, powiedzmy, Karinę Gubin, tak? Nie znamy jej, prawda? Jest to drużyna. Powiedz sobie szczerze, że to oni mogą sprawić niespodzianek, ale czuł, że nie sprawą. Ale bardziej się obawiam czegoś takiego, gramy po raz kolejny z Rakowem, czy gramy trafimy na Legię, czy na Górnika Zabrze. No to są drużyny, z którymi już graliśmy tutaj przy Bułgarskiej. Oni już wiedzą, jak gramy, już była z nimi styczność. To może ułatwić tą grę w pucharze. Ogarnął już na początku grudnia. Ciężko powiedzieć. No, te drużyny się znają, tak jak powiedziałeś, grają między sobą regularnie, natomiast drużyna, która występuje w Ekstraklasie, tak naprawdę trener tej drużyny zna Lecha, tak? No, my ich nie znamy. A my ich nie znamy. Czy to jest łatwiejsza sytuacja? No jednak grają w tej niższej lidze. I tak jak powiedziałeś, że pod tym podpisem jest przepaść między Ekstraklasą a niższymi ligami i pod kątem budżetu, a poprzez to piłkarze, którzy grają w danej lidze, w danym klubie, no reprezentują inny poziom, no i to później widać na boisku. Czasami w tych pucharze, w tych rozgrywkach Pucharu Polski mamy niespodzianki, dlatego że to jest często jeden mecz. Zawsze się mówiło, że jak są dwa mecze, no to nie masz szans, dlatego że okej, jeden dzień słabszy, to w drugim nadrobisz, ale a to jest jeden mecz i wszystko może się zdarzyć, to mimo tego raczej statystycznie tutaj przechodzą drużyny z Ekstraklasy, no i zobaczcie, że wszystkie drużyny ekstraklasowe poważnie podeszły do Pucharu Polski, no jakby nie ma niespodzianek, tak? W tamtym roku te niespodzianki były non-stop. Tak jak KS Kalisz przecież zaszedł bardzo daleko i mógł zejść jeszcze dalej. Tak, jeszcze mógł. No tak. A znowu sędziowie w roli głównej. Tak, ale no, ewidentnie ta edycja Pucharu Polski, no dobrze, odrobiona lekcja przez zespoły ekstraklasowe, bo nie ma żadnej niespodzianki. Każdy chce się bić o zwycięstwo w pucharze. Tak, najkrótsza droga. Nie wiem, czy myśmy odrobili tą lekcję z Pucharu Polski, dlatego że cztery ostatnie mecze ze Śląskiem Wrocław, w tym mecz pucharowy, no, przegrywamy, tak? Także no, tak, ale kiedyś tam serię, trzeba kiedyś tą serię. Ale kiedyś przyjdzie taki moment, że się trzeba się przełamać. A jeśli chodzi o te drużyny, które są jakby gdzieś niżej notowane, no to
są tam zawodnicy, którzy przez jeden mecz mogą się wypromować. No wiadomo, że ci skauci tam nie jeżdżą gdzieś po trzeciej, po czwartych ligach, ale przez to, że został Arka Gdynia, ktoś gra... Ekstraków. To zespół, który ma olbrzymie doświadczenie w Ekstraklasie i powiem sobie szczerze, no, traktowanie takich zupełnych takich pierwszoligowców, no to też tak mimo stoi. Tam są zawodnicy, którzy grają w Ekstraklasie, wiedzą, czym to się je i ten jeden mecz mogą naprawdę sprawić niespodziankę. To jest tak, jest moje przynajmniej. No na pewno, na pewno się będą chcieli sprężyć i pokazać, że po prostu chcą też zaistnieć wyżej, chcą wyżej grać, no bo tak już powiedziałem, no, że przez jedno spotkanie możesz się wypromować i możesz grać wyżej. Także... A tych chłopaków nie trzeba mobilizować przed meczami, takie Lechem Poznań, czy po prostu z inną drużyną z Ekstraklasy. I oni mają swoje rozgrywki, swoje cele. Kluby, które wspomniałeś, prawdopodobnie chcą awansować, więc oczywiście to jest jakby pewnie priorytet. Tak, chcą wrócić, ale też jeżeli jest okazja Puchar Polski, no trzeba grać. My każdy chciałby zagrać na Narodowym. I w końcu wygrać, bo przyglądałem, że panowie 4 mecze z rzędu finału Puchar Polski. Te zespoły z niższych ligach no, nie muszą, oni chcą, tak? No my, oni chcą i mogą. Tak, oni mogą, a my musimy, więc my musimy grać o dwa cele i te dwa cele. No wiadomo, że wiadomo, że jeśli grasz w Ekstraklasie, no to grasz na nowoczesnych stadionach, no to jednak inaczej to wygląda. Jedziesz na niższą ligę, to boisko jest, jakby powiedzieć, no nie mówmy, że jest taflą, jest nierówne, te trybuny daleko, wiadomo, jeszcze może jest bieżnia żwirowa, no tak jeszcze jak pada, jest wiatr, to mówisz, dobrze, okej, wychodzimy, dobra, zróbmy swoje 90 minut i jedziemy do chaty. A termin nie sprzyja, bo grudniowy, tak? No, to tam, to raczej płyty mogą być niepodgrzewane, także... Tak. Chociaż nie, jest w normie licencyjne w pierwszej lidze są już takie, że musi być podgrzewane. No ale no okej, okay, no nie porównujmy stadionów pierwszej ligi, okej, okay, jest Arka, jest tam kilka takich fajnych obiektów, ale pozostałe, no to raczej dużo do życzenia, no bo jeśli przykładowo Ruch wchodzi do Ekstraklasy, nie gra na swoim stadionie, Puszcza wchodzi do Ekstraklasy, też nie gra na swoim stadionie. Warta poznać paru lat. No już też, okej, okay, no ale ja mówię o tych dwóch Beniaminkach, no okej, okay, już nie mówię na temat Rakowa, który jest mistrzem Polski i po prostu gra na stadionie o pojemności 5000 chyba maksymalnie. Za jeden tramwaj. No to co my mówimy? Panowie, widzimy się za tydzień. Mam nadzieję, że będziemy dobre humory i polosowali i przede wszystkim poniedziałek meczu Legia Warszawa. Będziemy mogli sobie spokojnie porozmawiać, co tutaj z czego wyczyć z widzem. Tutaj jako były zawodnik grałeś, też mam nadzieję, że przygotujesz się. Ja wam serdecznie bardzo dziękuję. Zapraszam na szkolenie, ale przede wszystkim na stadion, na Bułgarską i oczywiście na wszystkie nasze wyjazdy. Do usłyszenia.